Czy ja to przed chwilą roztem? No. Dobrze, bardzo dobrze, Pani Aniu. Przy otwieraniu rozwaliła mi się cała maseczka. Tutaj jest saszetka z maseczką, przybiła. Cześć kochani, z tej strony Testowanka i witajcie w moim kalendarzowym królestwie 2024. Otworzyliśmy już wspólnie kalendarze z Rituals, Maybelline, Douglasa, a teraz mam kalendarz. No, ja wiem, że czekaliście na niego dość długo. Sama ja na niego czekałam i polowałam. Upolowałam w Holandii, gdzie mieszkam już od lat. Otwieramy dziś kalendarz z Action, a dokładnie ich własna marka Max & More. Tradycyjnie te kalendarze będą w dwóch wersjach. Jedna wersja spa, tutaj mamy wersję make-upową i na make-upowe wersje zawsze cieszę się najbardziej. Zanim zaczniemy sobie jeszcze kalendarzowe szaleństwo, chcę Wam przypomnieć o konkursie. Jeśli napiszesz komentarz chcę, bierzesz udział w losowaniu na koniec sezonu. Będę robiła paczki z kosmetyków, których wiem, że nie będę używać, bo zawsze zostaje mi ich dosłownie tona, a szkoda wyrzucać, bo to są rzeczywiście pełnowartościowe, pełnowymiarowe czasem kosmetyki. Czasami robię sobie swatche, żeby pokazać Wam, jak taki kolor się prezentuje i odkładam do szuflady. Szkoda do szuflady, jeśli ktoś na pewno chciałby go użyć. Także komentarz chcę, jeśli chcesz wziąć udział w takim konkursie. Zobaczymy w ogóle, jak to się otwiera. Tu jest jakieś zabezpieczenie. O, do góry, okej. A tutaj jest jakoś wykrojone, słuchajcie. Co? Dziwna konstrukcja, przypomina mi trochę te domki z kalendarza od Rituals i nie mam pojęcia, tutaj się pewnie to później jakoś... Okej. Kiedyś były takie książeczki dla dzieci, nie wiem, czy kojarzycie. A co się z tym robi? Nie wiem. Dobra, otwieramy. No dobra, niech Wam będzie. Złożyłam! Okazało się, że z tyłu była instrukcja. Mój mózg ADHD do instrukcji średnio podchodzi, nawet tych takich z Ikei, także... Ale jest, dobra, okej. Okay. Tak to wygląda. Tak jak powiedziałam, troszeczkę kojarzy mi się z tymi kalendarzami z Rituals. I od razu zaznaczam. Weźcie sobie jakiś pilniczek, bo średnio się otwierają. W okienku numer 1 mamy brązowy ołówek. Co fajne, to że w nasadce ma od razu temperówkę. Dwójeczka. Tutaj mamy rozświetlacz w kremie. Zaraz sobie zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie widać. Popatrzcie, jaki błysk. Trójeczka. Mi powiedzcie, czy zapcha dziura, czy przydatne? To są szablony do rysowania brwi. Ja jestem ciekawa, czy macie Action w swoim mieście. Pod czwóreczką mamy bezbarwny puder utrwalający, matujący. Słuchajcie, jeśli chodzi o rozmiar, to idealny do torebki, także ja tutaj na pewno się cieszę. Action to ja na przykład bardzo, bardzo lubię ich paletki. Byłam dość zdziwiona, jeśli chodzi o trwałość. Przede wszystkim. I używam ich tak naprawdę na co dzień. Na pewno świątecznie, ale pewnie nie każdemu się przyda. Naklejki brokatowe na paznokcie. Numer 6. No, tak jak myślałam, tego kalendarza ładnie się nie da otworzyć. Pięknie zaprojektowane, a później wszystko się rwie. Później ci stoi taki obdarty. No to mamy kolejną porcję brokatu, tym razem eyeliner i zaraz go sobie wypróbujemy. Mam nadzieję, że będzie widać, jak on się pięknie mieni. Ten eyeliner wszystko wpada w takie miedziano-różowe odcienie. Wolałabym złoto. A Wy? Siódemkę mamy na samej górze i jest duża, ale malutkie. Mamy tutaj coś pielęgnacyjnego, mamy tutaj plasterki. Na niedoskonałości na twarzy. No mi się nie przyda. Ósemka. No strasznie się otwiera ten kalendarz. I znowu się porwało. I chyba mamy znowu kolejną kredkę. Takich samych rozmiarów, również z temperówką. I dla pewności zrobiłam sobie swatche obydwu kredek. I tak one się prezentują tutaj od góry. Także całkiem możliwe, że ta pierwsza to było do brwi, druga jako konturówka do oczu. Chyba tak. 9 na górze, znowu duże.
Czy znowu zapcha dziura? Jak mi się to w ogóle otworzy? Oho. Okej. Okay. Pod dziewiątką znowu nie make-upowo, tylko raczej pomake-upowo. Żelowe płatki pod oczy. 10. Numer 10 i bardzo podstawowy dwustronny pilniczek. 11. Pod 11 mamy produkt do ust. Mamy błyszczyk, który zmienia kolor. Ciekawe. On tutaj w tubce wygląda strasznie creepy, bo niebiesko, ale podobno zmienia się w taki bardzo leciutki róż. Bardzo centralnie mamy tutaj 12. Malutkie lustereczko z takim samym nadrukiem, jaki ma kalendarz. 13. Nie bądź pechowe. Jakaś saszetka. Czy ja to przed chwilą roztem? No. Dobrze, bardzo dobrze, Pani Aniu. Przy otwieraniu rozwaliła mi się cała maseczka. Tutaj jest saszetka z maseczką. Przybiła. Mamy żelową maseczkę nawilżającą do twarzy. Czyli ta 13 jednak okazała się pechowa. Kolejny szablon. Co? Tym razem, słuchajcie, szablon do eyelinera, do robienia sobie kociego oka. 15. Mini tubka 5 ml. Mamy peeling do ust. Ja dobieram się już do 16. Znowu się rozerwało. Nie mam cierpliwości do tego kalendarza, słuchajcie. Pod 16 naklejki, tylko nie mogę się zdecydować, czy to są na paznokcie, czy do ciała. Jak myślicie? Jak wam się do tej pory podoba ten kalendarz? Dajmy mu jeszcze szansę. 17 i czarny tusz do rzęs. Jeszcze tylko spróbuję wam pokazać szczoteczkę. 18. Co to jest? Tak upchnięte na siłę. A, okej. No to słuchajcie, to chyba jakaś moda. Bo w każdym kalendarzu już była taka poduszeczka, ale ta jest, kurczę, strasznie ściśnięta. No nie powinni tak zapakować, bo to ma być puszek, to ma być delikatne, taka aksamitna poduszeczka, a jest taki flak. Ja dobieram się do 19. Mamy bazę, primer, podcienie do oczu. 20. Mamy wsuwki do włosów, ale są naprawdę bardzo, bardzo ładne. Szkoda, że nie podwójnie, tylko każda inna. 21. Duże. Mam nadzieję. Mam nadzieję na jakąś paletkę. Bo tak jak powiedziałam na początku odcinka, paletki ich lubię. Nie otworzę. Nie otworzę. Mamy paletkę z trzema matami, trzema błyskami. Nie jest źle. Pokażę wam tylko te błyszczące odcienie, bo te podobają nam się najbardziej. 22, chyba kolejna kredka. No strasznie wąziutkie. Jak ja to otworzę? Jezu, chyba otworzę od i mamy tutaj pędzelek. Pędzelek w przybliżeniu bardzo, bardzo basicowy. 23. Okienko 23 i mamy bronzer w kamieniu. Nie wiem, czy przy tym świetle będzie cokolwiek widać, ale tutaj tak się prezentuje ten bronzer. Bardziej powiedziałabym, że rozświetlacz, nie bronzer. No, ale bardzo złoty, fajny, ciepły odcień. No i co? I mamy ostatnie okienko. Jeśli uda mi się je otworzyć, dobra, już się nie... Przejmujemy. Jak na ostatnim okienku. To szału nie ma. Mamy kolejny błyszczyk, taki marmurkowy po wyciśnięciu na ustach. Jest po prostu jednokolorowy, także me. No i słuchajcie, to by było na tyle. Ja mam mieszane uczucia. Wydaje mi się, przynajmniej tak pamiętam, że w poprzednich latach jakoś bardziej podobał mi się ten kalendarz. Albo może za bardzo się już przyzwyczaiłam, nie wiem. Fajna opcja na pewno dla nastolatek, które dopiero zaczynają swoją przygodę z make-upem i chcą sobie poeksperymentować, to wydaje mi się, że kalendarz za 55 zł nie jest jakimś wielkim wydatkiem, ale mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, a my widzimy się już w kolejnym. Do zobaczenia, pa, pa!